Po raz pierwszy w historii, kiedy dany został mi zaszczyt prowadzenia szkoły policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religii w Olsztynie, stoję w pustej szkole i tą drogą będę starała się przekazać całej rzeszy naszych pracowników, emerytów, absolwentów i uczniów złożyć z głębi serca płynące życzenia świąteczne. Te życzenia świąteczne płyną w czasie, kiedy wokół mamy straszną zawieruchę, kiedy mamy pandemię nieznanej nam wcześniej choroby. Nie szykowaliśmy Was do wypuszczenia w świat zawodowy z umiejętnościami walki z taką pandemią, ale uczyliśmy Was dobrego stosunku do pacjenta, uczyliśmy Was życzliwości, empatii i przede wszystkim fachowości w tym, co robicie. Sprawdza się to dzisiaj na rynku pracy, na rynku, w którym bardzo brakuje takich jak Wy, absolwentów i uczniów. Mam nadzieję, że pandemia pokaże, że służba zdrowia to jest element, bez którego żadne społeczeństwo spokojnie żyć i pracować nie może. Dziękuję Wam za to, co robicie za murami naszej szkoły, a tym wszystkim, którym jesteśmy bliscy, życzę przede wszystkim zdrowia na najbliższy czas. Życzę spokoju w Waszych domach, rodzinach. Życzę Wam pokładu cierpliwości. Każdy z nas ma ograniczony limit wybuchów, ograniczony limit kłopotów. Ja wiem, że każdy z nas przeszedł już wszystko i wydaje mu się, że więcej nie da rady. Ale ja Wam mówię, że to się kiedyś skończy i na pewno wszyscy po udanych szczepieniach wrócimy do pracy, do nauki i szkoła przestanie być pusta. Szkoła nadal będzie głośna Waszym gwarem i Waszą pracą. Tęsknimy za Wami i mam nadzieję, że w tym świątecznym okresie w głębi Waszego serca miejsce dla naszej szkoły się znajdzie. Spokojnych, zdrowych, pogodnych i radosnych świąt życzę Wam w imieniu wszystkich pracowników naszej szkoły. Do zobaczenia.